Jaki sterownik do Vitodensa 100? Bezprzewodowy, przewodowy, PSOP, BSOP, Vitotoro 100. Czy ty się też w tym gubisz? Bo ja trochę tak, więc dzisiaj postaram ci się to wytłumaczyć, pokazać. Witam cię, Michale. Dzisiaj zajmiemy się sterowaniem do Vitodensów 100. Dlaczego ten odcinek? I kim jestem? Prowadzę sklep Ciepło 24, nazywam się Michał Gawlikowski i bardzo dużo z Was, Państwa, pyta nas o automatykę. Dlatego postanowiliśmy z Marcinem nagrać razem ten odcinek. Marcin, żeby mi pomógł. Jak wyjaśnić to Państwu, żeby Państwo wiedzieli właśnie, który sterownik jest do czego, jakie mamy opcje, czy to jest wersja przewodowa, bezprzewodowa, z czujnikiem zewnętrznym lub bez czujnika zewnętrznego, sterowane przez aplikację lub nie. I to wszystko właśnie wyjaśnimy dla tego modelu kotła w tym odcinku. Zacznijmy od najprostszego rozwiązania, czyli od dwóch sterowników. Albo wersja bezprzewodowa, którą trzymam ja, albo przewodowa, którą trzyma Michał. Tak. To jest model PSOP, a to jest model BSOP. B jak bezprzewodowy, P jak przewodowy. Łatwo zapamiętać. Dokładnie. Instrukcja oczywiście jest w pudełku. Tak wygląda ten sterownik, który się wiesza na ścianę, a ten sterownik. Ten sterownik albo możemy powiesić, bo też jakby jest ramka, albo możemy po prostu postawić. Wersja bezprzewodowa jakby nam pozwala na to, że może być tam, gdzie dokładnie chcemy. Nie musimy się ograniczać do miejsca, gdzie kabel już nam został wyprowadzony. Tutaj jest jeszcze nadajnik. Tak. I to łączy się właśnie z kotłem, przewodem. I drogą radiową komunikuje się z tym właśnie sterownikiem, który jest gdzieś. Jakbyście chcieli dokładnej instrukcji i recenzji tego sterownika, to mam taki film, także zapraszam do obejrzenia. Jest to, tak finalizując już jakby ten typ sterowania, jest to najprostsze sterowanie załącz-wyłącz, czyli jak w pomieszczeniu jest za chłodno, sterownik daje sygnał do kotła pracuj, jak już zagrzeje, to daje sygnał nie pracuj, no i w zasadzie tyle. Na sterowniku sobie ustawiamy tylko temperaturę, jaka ma być w pomieszczeniu. Proste. Proste, stałotemperaturowe typu on-off. Rozumiem. Włącz. Dobrze. I też tanie. Tak, tak. To myślę, że jedno, ale nie najtańsze rozwiązanie w naszym zestawieniu, jak tak za chwilę do tego przejdziemy. Tak. Dobra. Tutaj jeszcze mamy takie pudełeczko. Jest to czujnik zewnętrzny. Czujnik zewnętrzny, który właśnie współpracuje z tymi regulatorami. Ale może też być jako osobne rozwiązanie. Także sam czujnik temperatury zewnętrznej nam daje to, że kocioł wie, ile jest na zewnątrz, więc nie musi tak mocno grzać. On się grzeje tak mocno, jak jest chłodno na zewnątrz. Im chłodniej, tym mocniej, im cieplej, tym słabiej. Ale jakby do tego jeszcze oczywiście można spiąć to z tymi termostatami i wtedy jak już zagrzeje dom, to też się całkowicie jakby ogrzewanie wyłącza. Dokładnie. Jak już jesteśmy przy sterowniku temperatury zewnętrznej, to drugą opcją, jaką można i do niego dołożyć, jakby jest sterownik Vitotrol 200M. Tak wygląda. Jest on bardziej po prostu rozbudowany, ponieważ Vitodense 100 obsługuje dwa obiegi grzewcze. Prawda? Tak, zgadza się. Bardzo dobrze. Też jestem ekspertem. Dlatego rozmawiamy. Czym się różni to ten sterownik pogodowy, jak go zepniemy, od tego sterownika z pogodynką? W tym przypadku ogrzewanie się całkowicie wyłącza. Natomiast jeżeli mamy Vitotrola 200M, który niestety jest wyłącznie kablowy, to jest ważna gwiazdka, to w momencie, kiedy jakby jest ogrzewanie już zaczyna nam dogrzewać, dom się zbliża do tej temperatury, jakby coraz słabiej grzeje. Jakby to jest taka regulacja modulowana tak zwana. Czyli po prostu mamy płynne kocioł wiedząc, ile jest w środku temperatury, w sensie ile jest w pomieszczeniu już temperatury, no po prostu może modulować swoją moc. I to jest tak naprawdę największa różnica pomiędzy takim termostatem załącz-wyłącz, a modulowanym i dzięki temu mamy i ogrzewanie, i sterowanie pogodowe, i jeszcze modulowane od temperatury na zewnątrz, od temperatury wewnątrz pomieszczenia. Z tego sterownika też możemy zmienić wszystkie parametry w kotle. Możemy tą temperaturę, którą tu ustawimy, widzimy w aplikacji mobilnej, to też jest ważna rzecz, i możemy ją zmieniać, bo to, co tutaj ustawimy, nie będziemy widzieć tej temperatury w pomieszczeniu, jaka jest i jaką ustawimy w aplikacji Vicare. Tutaj tak. Natomiast jest to droższe rozwiązanie, a cenę możecie sprawdzić sobie skanując QR kod, który tutaj się nam wyświetlił.
Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jaka jest różnica między stałotemperaturowym włączeniem i wyłączeniem kotła, które właśnie robią te dwa sterowniki, przewodowy lub bezprzewodowy, a tym właśnie modulowanym. Kiedy sterownik jest modulowany, to co Marcin powiedział, ten kocioł się lepiej dostosowuje. I finalnie dla Państwa, tak w mega uproszczonym skrócie, pobiera mniej gazu. Czyli jeśli coś jest modulowane, to jest fajniejsze. Tak, jak najbardziej. Dobrze. To co, mamy te rozwiązania ze sterownikiem, znaczy z regulacją pogodową. Jeszcze zostały nam dwa dosyć nowe rozwiązania, których wcześniej nie było. I to jest taki termostacik. Malutkie, zgrabne urządzenie, które jest w wersji bezprzewodowej. To jest wiker modulowany. I opowiedz Marcin, co to za urządzenie? To urządzenie współpracuje nam z Vitodensem 100 i pozwala mu wiedzieć, ile jest temperatury w pomieszczeniu, jaka jest temperatura w pomieszczeniu. To będziemy też widzieć właśnie w aplikacji Vicker i będziemy mogli to zmieniać. I sprawia to, że kocioł po prostu, bo to jest, tu mamy wersję modulowaną, jest też wersja niemodulowana i w zasadzie to zastępuje taki termostat pokojowy. Jak jest wersja on-off, bo taka też występuje, no to po prostu włącza, wyłącza kocioł w zależności, czy zagrzał już pomieszczenie, czy nie. A jak jest wersja modulowana, no to dostosowuje temperaturę w kotle, tak żeby osiągnąć to, co ma być w pomieszczeniu. Także one wyglądają dokładnie tak samo, tylko po prostu trzeba zamówić odpowiednią wersję z odpowiednim numerem. Tak, tutaj nie ma żadnego wyświetlacza, to jest tylko czujnik tak naprawdę. Tylko czujnik, cały tam harmonogram i wszystko, co się ma dziać, ustawia się na aplikacji. Tak. I mając taki taki termostat modulowany czy niemodulowany, nie możemy niestety tego spiąć z czujnikiem temperatury zewnętrznej, więc albo jest to i cała jakby wcześniejsze rozwiązania, o których wspominaliśmy, no albo właśnie czujnik, albo termostat modulowany, niemodulowany, takie pudełeczko, wszystko ustawiamy na aplikacji, ale nie mamy pogodynki. Wisman zrobił jeszcze jedno rozwiązanie do Vitodensa 100. Gdyby Państwo jednak właśnie chcieli sterować przez internet, to mamy ten termostacik, ale jednak jednocześnie chcieliby Państwo jeszcze widzieć temperaturę i ustawienia w pomieszczeniu. Jest to taki termostat, który się nazywa Vitotrol 100E. Jakie zalety, Marcin? No przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, dzięki temu urządzeniu nie musimy za każdym razem zaglądać do aplikacji, czyli nie wiem, mamy kilku domowników i normalnie, żeby coś zmienić w przypadku tego urządzenia, każdy musi mieć każdy musi mieć zainstalowaną aplikację Wismana, no i trzeba za każdym razem wejść do niej, żeby coś zmienić, więc może dla starszych osób to rozwiązanie być ciekawsze, albo tak jak wspomniałeś, historia w tym odcinku o 0,50. Tak, wnuczek ma babcię i babcia z jednej strony chce coś na tym ustawiać, a wnuczek chce mieć podgląd z internetu pod to, co babcia ustawiła i jej pomóc, no to wtedy to rozwiązanie. To jest wygodne. Tak, jak najbardziej. Tak. Albo dla osób, które po prostu chcą mieć coś, co wisi na ścianie i pokazuje, jaka jest faktycznie temperatura. Więc z tego urządzenia też w Vitodensie 100 będzie można zmieniać parametry, jakie są na ciepłą wodę, na centralne, także tutaj w zasadzie wszystko można ustawić. Ja zawsze zalecam jeszcze klientom, którzy na przykład mają domek letniskowy, żeby właśnie wybierali taką formę internetową, można tak powiedzieć, czyli to rozwiązanie lub to rozwiązanie, ponieważ wtedy mamy stały podgląd na temperaturę, która w tym domku na przykład letniskowym jest. I nagrzanie domku przed przyjazdem, w szczególności zimą, to też jest tam jakiś czas, powiedzmy dzień, dwa, w zależności od tego, jaki to jest domek. Więc mając takie rozwiązanie, zawsze podpowiadam klientom, że warto wtedy włączyć na odpowiednią temperaturę i przyjechać do ciepłego, zagrzanego domu, a nie marznąć na samym początku, bo to nie ma sensu. Więc warto o tym pamiętać. No to chyba mamy wszystkie sterowniki, tak. Co nie? Jest ich trochę. Tak, i można się dosyć łatwo pogubić. Uwaga tak. Na ten sterownik, bo takie same pudełeczko też jest do sterowania strefowego, do którego odcinku serdecznie zapraszam, jest na kanale Michała. Tak, Ciepło24 jest taki. Link znajdą właśnie do tego ogrzewania strefowego
z grzejnikami termostatycznymi, takimi elektronicznymi i tak dalej, jak to rozwiązać na kanale Ciepło24 i link jest w opisie, więc to też warto nie tylko ten odcinek oglądać, ale też całą serię, którą właśnie z Marcinem przygotowaliśmy dla Państwa o całej tej automatyce do urządzeń firmy Viessmann. No to już chyba tyle. Tak, no nie przedłużając. Tak. Dzięki Ci, Michale, za zorganizowanie sprzętu. Tak. A ja zapraszam Państwa do subskrypcji naszych kanałów. Mając taką możliwość, bo Ciepło24 to sklep internetowy i gdyby Państwo chcieli zakupić jakiś produkt i uzyskać dodatkowy rabat, to jest taka możliwość, należy zasubskrybować kanał Ciepło24 i wysłać do nas maila na info@ciepło24.pl, że właśnie nas subskrybujecie, a my w wiadomości zwrotnej przesyłamy specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. A ja serdecznie Was zapraszam, jeżeli mielibyście jakiś temat serwisowy z okolic Katowic i mielibyście urządzenie Viessmanna, zapraszam, montaże, serwis, to wykonujemy, pomagamy z tym naszym klientom. Nie przedłużając dalej, trzymajcie się, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.